Siemaneczko wszystkim, mamy dzisiaj 29 kwietnia, piękna pogoda, jak możecie zobaczyć, słoneczko świeci, poniedziałek, gdzieś godziny popołudniowe, idziemy zobaczyć, bo tutaj Tomek sieje rzodkiew oleistą, przepiękny zestaw ma, zmontowany w tym roku, na tą wiosnę. Tak to wygląda. Gdzie on mi się tam schował? Jeździ tam na końcu. Tak to wygląda. I idziemy zobaczyć. Tylko kurz, kurz idzie. Tylko się kurzy. Tutaj taki mucypel został do obsiania, widzę. Idziemy zobaczyć. Chyba zdążyłem na poprzeczniaki, już Tomek kończy siać. Już chyba wszystko zasiał. John Deere 9520, Porsche Focus 6TD. Taki zestawik. Tomek zaprasza do środka, idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Można. Jak tam, panie Tomku? Jak masz piwo, to można. Można przyciszyć radyjko tylko? Jeszcze muszę przyciszyć. W końcu uchwycę Horsza 6TD, bo jeszcze nie był na kanale. Co, już poprzeczniaki obsiewasz? Tak jest. Kończysz? Chociaż na końcówkę przyszedłem. Jak się sieje? Łamańcem. Bardzo wygodny traktor. Tam jest 8,5. Nie gnie się. Silnika, nie? No i lepszy uciąg, nie? Lepszy uciąg. Jak nóż masło, nie? Aha. Troszeczkę w tym roku zasiałeś tą po tej rzodki. W sumie tutaj łamanie za bardzo nie miał co pokazać na tej pola, no bo tu lekka ziemia jest. Ale za to górzyste, takie pagórkowate pola. Piękny zestaw, powiem ci. Prezes mówił, że zestaw kosztuje 1 400 000. No cały na pewno. Sam siewnik ile kosztuje? Traktor faktem używany przyjechał, ale też swoje na pewno kosztował. Nie wpadniemy, tu jest twardo. A powiedz mi, zwinniejszy jest? Zwinniej się jedzie? Takim łamańcem się sieje niż normalnie jakbyś siał tym Genesisem? Zwrotniejszy. Ja, czy zwrotniejszy mówisz? Na raz nakręcałeś jak siałeś nim Genesisem? Na raz, ale musiał robić 5 przeczniaków. Z czym muszę robić 8, bo by wychodziły takie łezki. No. Prezes, to... Wiem o co chodzi, albo byś musiał bardzo szeroki poprzeczniak sieć, nie? Bardzo szeroki poprzeczniak wtedy byś musiał siać. To ile ty tego na kilo, raczej kilo na hektar siejesz? Siejemy 10 kilo rzodki oleistej i teraz mamy 150 nawozu, mieszanki. 150 kilo siejesz nawozu? Tak. Chodźcie, a na ile łapy idą? Maksymalnie 17. 14 cm? 17. A, 17 maksymalnie. Łukasz mówił, że to jak rzepak się sieje, nie? Ten tak. Rzodkiew, tą rzodkiew oleistą. 2 cm maksymalnie. 2 cm maksymalnie. Na głębokość, nie? Jeśli chodzi o głębokość wysiewu. A to siejesz mini
do mini drilla wsypujesz to? Nie. A, normalnie. Ja mam tylko jeden nawóz, tak, do pierwszej komory. Aha, to do, normalnie prezes, do zbiornika. Tak, prezes mówi, że będziemy siać rzepak, będziemy walić dwa nawozy, plus do mini drilla rzepak. Aha, to będziemy dwa nawozy na rzepak. A, to jeszcze do siewu rzepaku, to jeszcze kawał czasu mam. Pierw trzeba go zebrać. To ogólnie, Tomek, na ile poprzeczniak robisz? Na 4. Na 4 siewniki. 24. 24 metry. Wtedy fajnie się rozegra. No jednak na taki zestaw potrzeba. Trzeba zrobić, po gospodarstwie. Tak jest, potrzeba miejsca. To co, Tomku, w tym roku takim zestawem będziesz jeździł po usługach? Nie, trzeba Wartkowi oddać detal. Chyba, że Wartkowi damy zestaw. No. Do siewu? No. No, ale by się ucieszył na pewno. Przekonamy go? A nie, wiem. Nie, no jednak jak się po rolnikach jeździ, po takich mniejszych gospodarzach, to tym kapciem to ciężko, z przejazdami to... Mimo, że no, ciągnik na przykład no, nie jest szerszy od kombajnu, bo ile on będzie miał? Ponad 3 metry, nie? Gdzieś tak. To jednak może być ciężko czasami z przejazdami w niektórych miejscach. Tak, trzeci raz jedziemy, nie? Tak, jest. Tu będę musiał pójść trochę dobrać, bo robię prostą, będzie mi trochę brakowało. No, taka nieforemna działeczka, ale i taką trzeba obsiać. Ale żółkiewka będzie rosła. Chociaż na ostatnie hektary zdążyłem. Z jaką prędkością się jeździ? 10,5 km. 10,5 km, no. 1800. A jak obroty dmuchawy trzyma wszystko? Elegancko. Trzyma elegancko? Ciąg jest bez zastrzeżeń. Tak. Czyli hydraulikę ma zdrową, dobrą bardzo wydajność dobra, ma. Pompę hydrauliczną. Ostatnio stał trochę łamaniec, to teraz przepałkę dostał. Dokładnie, kilka motogodzin zrobił. Rzepakana założona. Chyba co 20 cm. Kurde, nie zapytałem się Tomka. Nie chcę was też skłamać, bo nie, no po prostu nie pamiętam ile tam jest dokładny rozstaw tej szyny. Przystanąłem, bo zapomniałem, drodzy widzowie, że chciałem koło siewnika przebiec, a przecież się znacznik rozkłada, bym je skasował znacznikiem. Tu mamy ten zbiornik mini drilla i tu drobne ziarna wsypujemy, typu na przykład rzepak. Dzisiaj przyjechał do gospodarstwa. Od ławki do ławki masz 160 cm. Ale wtedy już jest prawie 30, nie? A tu mamy rozstaw równe 30. Co 30 cm.
Także już wszystko jasne, drodzy widzowie. Wszystko jasne. Czemu kopczyków bez kopczyków? Jeszcze raz. Cześć, to robi kopczyki czy nie? Nie, nie robi, to rozgarnia. Jak to będzie na dole, to wtedy nie będzie kopczyków. Nie będzie kopczyków. Ale jak jest u góry, to wtedy kopczyków. Tak prezes chciał? Z kopczykami były głosane. Wszystko jasne. Ja powiem wam, no co, ja tutaj na temat tego siewnika, to ja tam niewiele wiem. To można w tym odkryć. Tak, bo tu macie na trzypunktowy układ zawieszenia, drodzy widzowie. I mamy, odczepiamy to i można na przykład siewnik do kukurydzy zapiąć. I tu są wszystkie złącza hydrauliczne. I tu mamy również złącza elektroniczne. Tak jest. Nie no, fajny zestawik, Tomasz. Fajny. On dużo nie ma, no co on dopiero? 400, ile on zasiał? 500 ma zasiane gdzieś? Max. Maksymalnie 500 hektarów. Jeszcze hamulce widzę ma. Tam jest pompka hamulcowa i zbiorniczek na płyn hamulcowy. Dobra, Tomku, jedź, ja też jadę. Na PGR. Taki oto zestawik. Poszedł. Jak wam się zestawik podoba? Bo mi ogólnie bardzo mi się podoba ten zestaw. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Krótki, bo krótki. No ale kiedyś wam mówiłem, że jak będę miał tylko okazję zademonstrować Focusa w polu, to zrobię i też to uczyniłem i to jeszcze z łamańcem. Także niecodzienny zestaw. Niecodzienny zestaw na polskim YouTubie, także tak to wygląda. Ja się pakuję i zmykam. Życzę wam wszystkiego dobrego, drodzy widzowie, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.